Witamy Was bardzo serdecznie po krótkiej przerwie w nadawaniu. Jestem dzisiaj z Kubą Gajewskim, wiceprezesem Wolnych Konopi. Chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać o kwestiach, które się działy w świecie konopnym, bo trochę się działo, Kuba, chyba, co? Przede wszystkim dzień dobry, witam serdecznie. No przez tą krótką przerwę, jakiej nas nie było, no to się działo trochę, na pewno. Szczególnie w ostatnich tygodniach. No i szczególnie u naszych sąsiadów, bo w Niemczech można powiedzieć legalizacja. Czy to można tak ująć, czy jednak to jest, nie jest do końca legalizacja w tych Niemczech? No właśnie, ja bym tego tak nie ujmował. Wiadomo, że dla uproszczenia przekazu właściwie nie zauważyłem, żeby ktoś mówił inaczej. Natomiast używanie odpowiedniego języka i nazywanie tego po imieniu również przyczynia się do tego, że ludziom łatwiej jest zrozumieć i wytłumaczyć pewne meandry polityki narkotykowej w tym przypadku i wtedy łatwiej jest ludziom po prostu być świadomym. Dlatego tak mierzi mnie to, że wszyscy dookoła mówią, że tam jest legalizacja. Tam, w mojej opinii, to jest legalizacja czarnego rynku. Oczywiście nadrzędną wartością, która bije wszystkie inne na głowę, to jest po prostu zaprzestanie karania za posiadanie uprawy marihuany, co jest tak naprawdę najważniejszym tutaj aspektem i dlatego tak ważne jest to rozwiązanie, ponieważ po prostu znosi penalizację człowieka, tak, za to, że korzysta z roślin. I to jest dla mnie najważniejsze i ja się z tego cieszę. I tak powinno być. No właśnie, bo w Niemczech wprowadzili tak, uprawę 3 roślin na własny użytek w domu, posiadanie w domu chyba do 50 gramów. Tak. No i kluby konopne, które mogą zrzeszać 500 członków i tam w ramach tych klubów będzie można pozyskać marihuanę, tam ile tam gramów miesięcznie? 50, prawda? A młodzi mogą, tam chyba od 18 do 21 lat, mogą kupować marihuanę do 10% THC. To jest chyba w sumie akurat to rozwiązanie nie jest jakieś najgorsze. Jak najbardziej. To jest generalnie ograniczanie w tym wypadku, w wypadku używek, tak? W wypadku regulowania dostępności używek, ograniczanie dostępności tych używek jest jak najbardziej dobre. Widać to po niektórych gminach w Polsce, w których ograniczono alkohol, gdzie po prostu spadła drastycznie ilość przestępstw, gdzie po prostu jest spokojniej, a ludzie są zdrowsi, nawet alkoholicy, którzy po prostu nie piją tak dużo, bo nie mają dostępu. I moim zdaniem oczywiście niepełnoletni nie powinni używać zioła. Jest to najgorsze, co może być, to w przypadku szkodliwości marihuany, to właśnie rozpoczęcie używania jej w wieku, kiedy mózg się rozwija, czyli w wieku do 20, tak średnio można powiedzieć, pierwszego roku życia. Tak? Choć nawet słyszałem ostatnio, że do 25. No właśnie, więc natomiast ja z tego, co obserwuję i z tego, co widzę i czytam, to no tak do 21 roku się chyba głównie to rozwija, że tak ostatecznie po prostu 25, tak? Ale już do tego 21 roku życia ten mózg jest właściwie rozwinięty i dopiero po tym roku tak naprawdę można by było zacząć obcować z używką jakąś marihuana. Widzę to po moich kolegach i twoich. Ci, którzy zaczęli, czy tacy jak ja, używać w wieku, nie wiem, 14 czy 15 lat, właściwie nadużywać tego, bo to używać, a nadużywać to jest zdecydowana różnica, no to gorzej im się żyje, jeśli chodzi o sprawność psychointelektualną i fizyczną, niż tym, którzy zaczęli używać po 21 roku życia. No właśnie, muszę też przypomnieć, że dlaczego Niemcy tą zmianę taką robią, bo
Tutaj chodzi głównie o to, żeby ograniczyć spożywanie marihuany wśród nieletnich, prawda? I tutaj o to głównie chodzi, bo tutaj nawet robione pewne dane od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Niemiec pokazują, że ponad dekadę temu 12,7% osób w przedziale wiekowym 18-25 sięgało po marihuanę, a teraz w tych latach już jest to 25%. I to pokazuje, że prohibicja kompletnie nie działa, wręcz potęguje ciągły wzrost konsumpcji marihuany przez osoby no, małoletnie, prawda, można powiedzieć. Tak, no tak jak mówimy od chyba 20 ponad lat, że prohibicja promuje używanie narkotyków wśród niepełnoletnich, a chroni dorosłych przed narkotykami, no tak to wygląda w rzeczywistości. W Niemczech po prostu wpadli na to już, że tak jest. Natomiast moim zdaniem rozwiązanie, czyli depenalizacja, która jest w Niemczech, a nie legalizacja, może zadziałać jak miecz obosieczny, tak? Czyli z jednej strony ochronić niepełnoletnich, bo w klubach nie będzie niepełnoletnich, tak? Nie będzie ta marihuana teoretycznie sprzedawana przy niepełnoletnim. Natomiast no, tutaj los tych niepełnoletnich i intensywność ich używania no, raczej zostaje dalej w rękach grup przestępczych, tak? Wiadomo, że tutaj chodzi o wielkie pieniądze. To jest biznes jeden z największych na świecie. To generalnie substancje psychoaktywne, a marihuana to jest jakieś 40% w tym biznesie. I grupy przestępcze w przypadku depenalizacji tak naprawdę będą miały jeszcze większy wachlarz możliwości sprzedaży i produkcji niepełnoletnim niż w czasie prohibicji. No. No może... Niestety, wiem, że to dziwnie brzmi w ustach moich, natomiast no, tak to wygląda. No tak. Ponieważ grupy przestępcze poukrywają się na teoretycznie tym szarym rynku, bo to nie jest biały rynek. Poukrywają się. No też będzie właśnie trudniej je wykryć, będzie łatwiej im się wymsknąć. Też się zastanawiam nad tym, czy tylko grupy przestępcze, czy na przykład ludzie, którzy... Bo będzie można sadzić trzy rośliny, z której teoretycznie może wyrosnąć tam nawet powyżej 100 gram z jednej rośliny, czyli 300 gramów. W domu można posiadać 50 gramów tylko, więc teoretycznie, czy chyba nawet tak jest w ustawie, że nadmiar trzeba zniszczyć, prawda? A wiadomo, ci ludzie nie do końca mogą chcieć zniszczyć to, tylko na przykład komuś odsprzedać sobie na przykład. Zdecydowanie. Czy coś takiego. To jest, wiesz, to jest waluta. Tylko, że to też, nie doczytałem jeszcze tego projektu do końca, bo jestem ciekaw, jakie kary grożą za sprzedaż właśnie na przykład nieletnim, a z tego co wiem, to właśnie bardzo dużo podwyższyli jeszcze bardziej te tak, no podwyższyli zdecydowanie, jest dużo gorzej niż teraz, no i ja się z tym też zgadzam, ponieważ nadrzędnym celem nas, dorosłych, jest chronić nasze dzieci przed używkami, w tym wypadku oczywiście, przed substancjami psychoaktywnymi i moim zdaniem ten, kto sprzedaje niepełnoletnim, no to jest po prostu no, złym człowiekiem, tak? Ktoś, kto sprzedaje niepełnoletnim i zarabia na tym, no, powinien siedzieć w więzieniu. Dorośli niech sobie sprzedają, niech się wymieniają, niech sobie rozdają, to nie jest żaden problem. Natomiast niepełnoletni nie powinni tego używać, tak jak wcześniej powiedzieliśmy. I to jest dobre rozwiązanie, że zostały kary podniesione. Natomiast czy to odstraszy można powiedzieć, ludzi, którzy będą uprawiać te trzy roślinki? Myślę, że w dużej mierze odstraszy. Natomiast grupy przestępcze? Nie. Chłopaków z miasta nie odstraszy to, tak? Tym bardziej, że teraz dorośli będą mieli swój własny rynek, tak? Będą kluby konopne, będą mogli sobie uprawiać. Już nie będą musieli korzystać z grup przestępczych. Będą mogli sobie korzystać albo od kolegi z bloku, czy tam z osiedla, czy tam z dzielnicy, albo będą mogli należeć do klubu konopnego, albo będą mogli sami sobie uprawiać, tak? No to grupy przestępcze będą wykorzystywać niepełnoletnich do tego, ponieważ dla niepełnoletnich nie ma białego rynku, tak? Nie będzie.
I grupy przestępcze zaczną wykorzystywać niepełnoletnich chociażby do tego, żeby oni sprzedawali narkotyki, bo im nie będzie nic grozić za to takiego. I tak naprawdę skupią się też na tym, po prostu niepełnoletni będą mogli kupować na czarnym rynku ziołu, no, na tej zasadzie. I dlatego w mojej opinii tylko i wyłącznie legalizacja, nie tylko w mojej opinii, no właśnie miałem, ograniczy to wszystko. Miałem do tego właśnie dojść, że powiedz mi, Kuba, no to jak jest taki, może wiadomo, nie ma złotego środka na to. Zawsze będzie jakiś, gdzieś będzie jakaś wada w tym całym zarządzaniu tym, ale jednak powiedz mi, jaki jest najlepszy sposób, żeby właśnie jakby kontrolować ten rynek w sposób odpowiedni i zredukować do minimum właśnie używanie przez niepełnoletnich marihuany. No to jest stworzenie białego rynku. Czyli wpuszczenie zwykłych ludzi, którzy nie są przestępcami, którzy żyją zgodnie z literą prawa, tak, czyli zwykli ludzie. Ci zwykli ludzie powinni wejść na rynek i powinni móc założyć biznesy, tak jak mają na przykład ludzie, na przykład, którzy sprzedają wino, alkohol, tak? Oni mają, kupują licencję, mają wysokie kary za sprzedaż niepełnoletnim, mogą stracić dożywotnie licencję, mogą pójść do więzienia i tak dalej, i tak dalej. Mogliby pójść do więzienia. I tylko wpuszczenie takich ludzi na rynek spowoduje to, że dostępność dla niepełnoletnich spadnie. Zabranie grupom przestępczym pieniędzy spowoduje to, że grupy przestępcze zajmą się czymś innym. I to będzie też problem kolejny, ale po prostu zbiór, wyobraź sobie zbiór, zbiory, mamy trzy zbiory. Mamy zbiór czarnego rynku, mamy zbiór białego rynku i mamy zbiór szarego rynku. I teraz, jeżeli białego rynku nie ma, no to czarny rynek jest wielkim zbiorem, tak? Mhm. Jeżeli biały rynek powstaje i zaczyna konkurować z czarnym rynkiem, no to czarny rynek się zmniejsza, biały rynek się zwiększa. Chyba że jest tak jak w Kanadzie, że obydwa zbiory rosną równym tempem. Ale to są błędy po prostu w polityce. One są do naprawienia. Trzeba wyciągać wnioski i trzeba po prostu temu przeciwdziałać. W Stanach Zjednoczonych, nie wiem czy we wszystkich, ale w zdecydowanej większości Stanów, czarny rynek się kurczy, a biały rynek rośnie. Więc trzeba po prostu wyczuć... trzeba po prostu jakby... podążać zgodnie z komórką społeczną i ich i jej mentalnością, dopasować do tej komórki społecznej politykę. Oczywiście na zasadzie prób i błędów. Tak. Wiesz, to nie będzie od razu super wspaniale po legalizacji, tylko trzeba będzie po prostu co rok pisać raporty, pisać wnioski i reagować na te wnioski. I w Kanadzie, mimo tego, iż czarny rynek, biały rynek rośnie, ludzie są zadowoleni. Zarówno instytucje, jak i ludzie są zadowoleni z legalizacji, ale wiedzą, że trzeba naprawić. Tak? Dokładnie. Nawet właśnie na Wolnych Konopiach ostatnio można było przeczytać o tym, że w Kanadzie dostęp do marihuany zmniejszył się. Tak, zmniejszyło się i to bardzo wysoką liczbę. To jest aż 27%. I to pokazuje, że po pierwsze, legalizacja i wpuszczenie na rynek normalnych ludzi, którzy otwierają sklepy, powoduje to, że niepełnoletnim trudniej zdobyć zioł, tak? No i świadomość, po drugie, też to jest ważne, ponieważ wraz z legalizacją w Kanadzie bardzo duże pieniądze położono na edukację. Co jest chyba też kluczowe. To jest kluczowe, bardzo kluczowe. Nie może ona pójść osobno albo pójść samą legalizacją bez mądrej edukacji. Tam w Kanadzie obrzydza się, tak można powiedzieć, marihuanę. Ale jakimiś na podstawie badań, jakimiś... Tak, oczywiście mówiąc prawdę, bo tak naprawdę marihuana to jest nudna używka. Wiesz, jako używka. Marihuana to jest lek. Tak naprawdę. I to, że się tam na początku pośmiejesz i wprowadzi cię w euforię, to okej, okay, ale tak naprawdę na dłuższą metę jak się nadużywa, to nie jest to takie, wiesz, super zadowalające dla kogoś, kto by chciał funkcjonować w życiu, tak? Dlatego tam się tą marihuanę
pokazuje po prostu jej prawdziwe działanie, ale przedstawia się ją w takim negatywnym świetle, ale prawdziwie. Nie tak jak u nas przez całą dobę prohibicji, szczególnie w poprzednich latach, kiedy robiono kampanię, bo to już się nie robi kampanii antynarkotykowych w Polsce, nie widziałem, ale kiedy się robiło, no to się kłamało, straszyło. No i ci ludzie patrzyli, ci młodzi patrzyli, że to wcale takie straszne nie jest, że zostali okłamani, no to tym bardziej to używali, tak? Więc poza tym też no, trzeba pamiętać, że zakazany owoc kusi szczególnie niepełnoletnich do złamania zasady, tak? Ponieważ niepełnoletni, mózg niepełnoletniego, szczególnie kiedy już zaczyna dojrzewać, jest ciekawy świata, więc jest bardzo ciekawy różnych substancji. I wtedy jest największy problem, ponieważ wtedy się najczęściej inicjuje używanie substancji. I odpowiednia edukacja powoduje to, że niepełnoletni sięgają po to później niż bez edukacji, tak? Do tego uregulowanie tego i legalizacja powoduje to, że trudniej im zdobyć to. Dokładnie, więc... bo w tym momencie to właśnie oni mają największy dostęp do tego, a starsi, ich rodzice, no to już ciężej. Tak, no w dobie prohibicji w Polsce, no to jest ewidentnie tutaj odwrócenie kota ogonem i to, że po prostu jest takie znane powiedzenie, jak rodzic się pyta syna, czy masz problem z narkotykami? Nie, dzwoni i ma. Tak? No to nie bierze się znikąd takie powiedzonko. To jest po prostu prawda ludzka. Więc no, prohibicja tutaj jest najgorszym rozwiązaniem. Które no, nie działa od wielu lat. Która nie działa od wielu lat i trzeba to robić. No. Natomiast tak jak się pytałeś, że oni będą próbować walczyć... Nie, ty mówiłeś, że... Bo oni chcieli i niepełnoletnim ograniczyć, i walczyć z czarnym rynkiem. To moim zdaniem ani nie ograniczą niepełnoletnim, ani nie zwalczą czarnego rynku, tylko zwiększą jego jeszcze podaż. No i właśnie, no i to może być też problem, ponieważ ja czytałem, że w 2025 roku będą wybory w Niemczech. Całkiem możliwe, że teraz ta koalicja, która rządzi, nie wygra tych wyborów, a już opozycja dzisiejsza już zapowiada, że jeśli dojdą do władzy, no to wprowadzą znowu prohibicję. I tak się zastanawiam i dziwię się, czemu ci ludzie tak popierają tą prohibicję, skoro ona nie działa. I to każde badanie pokazuje, że prohibicja kompletnie nie działa. A ci właśnie, co stroją zawsze po drugiej stronie, to zawsze mówią, że właśnie kary, które nie działają. No, na szczęście ta liczba tych osób się zdecydowanie zmniejsza i to widać w badaniach opinii publicznej w Niemczech, gdzie jest prawie 50% za legalizacją i tak naprawdę świat się po depenalizacji nie zawali. Tak naprawdę problem będzie odczuwało państwo, a nie ludzie, jeśli chodzi o czarny rynek. I rzeczywiście, jeżeli nie będzie jakiegoś wielkiego boomu wśród niepełnoletnich, to Niemcy nie będą za tym, żeby zmieniać coś, tylko żeby naprawiać. A na pewno nie będą za tym, żeby zwrócić do karania za dzioło. Więc wydaje mi się, że tutaj ci ludzie z tego CDU, tak, tej chrześcijańskiej tam partii, oni po prostu mówią to, co mówią prohibicjoniści od 40 lat i im się argumenty nie zmieniają. I oni zawsze będą zacietrzewieni w tych swoich poglądach, bo oni reprezentują ten pogląd. Nawet jeżeli się z nim nie zgadzają, to oni po prostu na tym zarabiają pieniądze i tak będą mówić. Mi się wydaje, że po prostu mentalność społeczeństw idzie mocno w górę. I wielu osobom już po prostu za 5-10 lat nie będzie w ogóle w stanie dopuścić myśli do siebie, że za to można karać. Po prostu. I nie będą w stanie wrócić do tego, do takiej prohibicji, jaka była. Natomiast na pewno będą próbowali ograniczać, przeszkadzać, próbować nakładać jakieś nakazy, zakazy, kary, wiesz, takie rzeczy. Natomiast wątpię, żeby było tak, że za jakieś tam posiadanie w domu, czy tam przy sobie jakieś niewielkie ilości będą zasadzać do więzień, czy będą karać. Tak? Właśnie. Na tej zasadzie. Właśnie. Może na przykład wrócą do mandatów wysokich. No to nie jest w końcu problem kryminalny, prawda? Tak, no to jest ewidentnie problem zdrowotny. Ludzie nadużywający zioła to nie są przestępcami, tylko to są ludzie chorzy. Może na uzależnienie, można tak powiedzieć. Uzależnienie, bo to też nie każdy też, kto pali, to jest chory od razu, prawda? No dokładnie. Znaczy, no, ja wychodzę z założenia, że człowiek, który do 20, tam powiedzmy 5, 6, to jest ruchoma granica, ale wedle badań tak to nie wygląda,
jak po 25-6 roku życia dalej nadużywa marihuany, no to jest już 99% z tych ludzi to są już pacjenci, mają po jakieś zaburzenia, o których nawet nie wiedzą, bo nie byli u lekarza w tej kwestii. Natomiast ludzie do mniej więcej tego wieku, jeżeli sami odstawią marihuanę, czyli to są ludzie zdrowi, tacy ludzie najczęściej odstawią marihuanę samoistnie, bez żadnej pomocy, bo im się znudziła, bo już nie chce im się tego palić, bo zamula ich, bo zwalnia, oni muszą żyć, mają rodziny, pracę i tak dalej, nie mają na to czasu. I tak to wygląda. Natomiast no, uzależnia się od tego jakieś tam 8-7% ludzi, że też to uzależnienie oczywiście nie spełnia takiej pełnej definicji uzależnienia, ono nie jest, ono ma bardzo podobne mechanizmy, no właściwie takie same mechanizmy jak wszelkie inne uzależnienia, ale po prostu te mechanizmy są na dużo niższych poziomach zależności, tak? Więc człowiekowi po prostu dużo łatwiej to odstawić niż na przykład heroina bądź alkohol, tak? Ma na dodatek, szkodliwość jest dużo mniejsza, dlatego też zioło jest trochę podstępne, bo jest mało szkodliwe, ale no uzależnia i tak człowiek siedzi, nic się mu za bardzo nie dzieje i tak te 20 lat mija, a tu nagle, wiesz, myśli sobie, co się dzieje ze mną, tak? Dobra, to Kuba, powiedz mi teraz tak, czy takie kluby konopne, takie trzy krzaczki na własny użytek mogą być w Polsce? Jest taka szansa, żeby w Polsce coś takiego teraz, na przykład do 2-3 lat zrobić, czy nie ma takiej opcji? Na kluby konopne raczej nie ma szans, natomiast w tym momencie jesteśmy z takim rządem, przy którym naprawdę jest mega szansa w drugiej połowie kadencji tego rządu. Jest mega szansa na zniesienie kar za posiadanie. Nie wiem, czy za uprawę jakiejś małej ilości, ale na pewno za posiadanie 5 gramów. Myślę, że jesteśmy w stanie to osiągnąć. Jeszcze zobaczymy, jak się będzie przez te 2-3 lata rozwijać sytuacja w Niemczech, bo to też będzie rezonować strasznie na głowy na Polaków. Tak. I wiesz, teraz moim zdaniem tam jest legalizacja czarnego rynku, więc czarny rynek będzie rzucał do nas zioło. Ale w ogóle to, co powiedziałeś wcześniej, to nie napawa optymizmem, prawda? Że w Niemczech jednak to nie do końca może wypalić jakby w 100%. To znaczy na poziomie obywatela to nie będzie problem, tak? Natomiast na poziomie policji, państwa, instytucji państwowych, no to będzie problem, a tutaj moim zdaniem legalizacja dba o dobro instytucji państwowej i o dobro obywatela. Tak? Depenalizacja nie dba o dobro instytucji państwowych i nie dba o dobro państwa, dba o dobro obywatela i o dobro grup przestępczych, którzy też są obywatelami, tak? Na tej zasadzie. I tam po prostu jest legalizacja, będzie czarnego rynku, tam będą potężne plantacje, będą tam w klubach konopnych, tak jak mówiłeś, będzie 500, no, max 500 członków, tak? Czyli będzie można prawdopodobnie uprawiać 1500 roślin. Dla takiego klubu. I co, myślisz, że będą na jakieś przekręty? I myślę, że po prostu czarny rynek będzie się krył w białym rynku pod klubami konopnymi, będą produkować nie 1500, a tam 5000 roślin i będą rzucać eksport na kraje ościenne, bo będzie za dużo zioła po prostu w Niemczech. Tak jak mówi, zresztą ludzie nie będą utylizować też tego zioła, więc to dodatkowo będzie już uzupełniać pulę czarnej marihuany, że tak powiem. No bo jest i będzie problem wtedy, tak? Będzie tak, że będą państwa, na przykład tak jak Polska, naciskać na Niemcy, żeby coś zrobili, bo mają za dużo narkotyków od was, to będzie później, wiesz, weryfikacja tego. Z tego, co ostatnio czytałem, policja niemiecka no, prosi o to, żeby nie wykonywać tej ustawy. W Polsce, wracając do twojego pytania, w Polsce jest bardzo mała szansa na jakiekolwiek zmiany poza po prostu 5 gramami na własny użytek i zaprzestanie karania. Natomiast zdarzy się to dopiero w drugiej kadencji, mam nadzieję, ponieważ mamy prezydenta, który i tak zawetuje taką ustawę, ponieważ on jest niebo nie. Gość Żyrandol, który tam li długopis. I on po prostu zawetuje tę ustawę, ale też od środowiska aktywistów zależy to, jak ta depenalizacja będzie wyglądać. Chory, może akurat jakiegoś chociaż jednego krzaka da się. No właśnie, być może tak będzie. Przemiedzić. No i słuchaj, no mamy, Hołownia ostatnio się powiadał, że jest za, coś mu tam świeci, coś mu tam dzwoni, ale nie wie w którym kościele. My musimy, ruch konopny musi po prostu, eksperci muszą mu wytłumaczyć, jak to powinno wyglądać. Tusk powiedział, że on też już zmienił zdanie, zostawi to młodym, tak, czyli... Tak.
No, czyli on też nie będzie oponował ku temu, jak będą zmiany. Trzaskowski też. Trzaskowski powiedział, że też jest za. A to jest też dziwne, powiem Ci szczerze, bo takie rzeczy politycy zazwyczaj wypowiadają przed wyborami, jako kiełbasę wyborczą. A tutaj mamy po wyborach i to jeszcze te słowa padają z ust ludzi, którzy w tym momencie rządzą tym krajem. Lider. Więc to jest, nie powiem, no, niesamowita rewolucja wręcz. No tak, dokładnie. Bo, na polskie standardy jest to rewolucja. No to tak naprawdę to jest przebicie w końcu tego pomału, przebijanie tego muru takiego, który walimy głową od 20 lat, próbując, bo my cały czas się tego muru odbijaliśmy jako aktywiści, bo ci politycy nawet nie chcieli z nami rozmawiać. A tutaj nagle ludzie, którzy są w koalicji rządzącej, kurde, opowiadają się za depenalizacją, więc to jest naprawdę i tak moim zdaniem sukces ogromny. No ten mur właśnie pękł, wiesz, dlatego on parę lat temu pękł. Wiadomo, że jeszcze jest długi i szeroki, ale jak widać, jeszcze nie mamy w Polsce polityków z pierwszej linii, którzy robią sobie kariery też na byciu zwolennikiem w czasie wyborów, bo o tym mówią politycy, ale niższych miejscach na listach, bo przed wyborami wcale nie mówili tak. Oprócz Hołowni. Tak. W ogóle ten temat nie istniał, ale ci politycy niższych kategorii, że tak powiem, no to jak najbardziej mówili o tym dużo, niektórzy. Ale wracając też, no to co, lewica ma nawet zapis w programie, to jest tam bodajże punkt 71, o legalizacji marihuany. Oni też tam nie wiedzą, co to jest legalizacja, nie? Ale oni, to już to jest partia, która ma już nawet w programie to. No i też Czarzasty mówi, że jest za. Więc zliczając tych wszystkich liderów tej koalicji 15 października, czy 13 grudnia, jak mówią dyktatorzy z PiS, Wszyscy są za. A więc trzeba to po prostu zmienić. Mało tego. No mamy najbardziej zajebistego prokuratora generalnego, na jakiego Polska powinna trafić 20 lat temu czy 30, Adama Bodnara, który... Adam Bodnar jest w środowisku, bo ja mówię, bo to jest przede wszystkim uczciwy człowiek i dobry człowiek. Jak na polityka? Jak na, bo on nawet no, nie jest politykiem tak naprawdę, tak? I to jest dobry człowiek, kompetentny człowiek i profesjonalista w swoim fachu. A mało tego, on też on był rzecznikiem praw obywatelskich, bronił zawsze wolne konopie z jakimiś tam sporami Witek, czy z jakimiś Komorowskimi, czy tam innymi, już nie pamiętam z kim, my tam mieliśmy jakieś kosy. No ale ostatnio z Witek przy okazji naszej inicjatywy 30 gramów, co nam bezczelnie złamała prawo i zablokowała to, no to Bodnar Adam napisał, że nie powinna tego robić, że ten błąd, który myśmy popełnili, nie predysponuje do tego, żeby obywatelom zakazywać inicjatywy. Stawił się za wolnymi konopiami. Tak. I mało tego, no on działał w ruchu naszym ogólnie, nie w wolnych konopiach, ale w tym naszym szeroko pojętym ruchu, przy polityce narkotykowej, przy Agnieszce Sieniawskiej i tak dalej. On przy Kasi Sempruch. On działał z nimi. I mało tego, on miał podcast Nuance, nie wiem czy ma dalej, on miał podcast Nuance o substancjach psychoaktywnych. Chcę przypomnieć, że pana poprzednik, pan Zbigniew Ziobro, podwyższył kary. Teraz za posiadanie większej ilości, co dla prokuratora większa ilość to może być 20, 30 czy 50 gram, no to już jest nawet 20 lat. Ludzie 20 lat mogą dostać za posiadanie marihuany i tam już kilka takich artykułów wyczytywałem i pokazywałem na wolnych konopiach, które no, świadczą o tym, że naprawdę te kary grożą ludziom. 20 lat za posiadanie marihuany. Tak. No jest to drastyczny temat, natomiast wiadomo, że w dzisiejszej mentalności sędziów już, która jest dość dużo większa niż 10 lat temu, zbiera się, nikt za 50 gramów w ostatnim wyroku nie dostanie 20 lat. To jest dla tych ziomków, co tam mają, wiesz, po tony i tak dalej. Natomiast Zbigniew Ziobro zrobił bardzo duży chaos i zepsuł wymiar sprawiedliwości. I to jest największy szkodnik też i uzurpator naszej sprawy. Tak? On jest odpowiedzialny za wiele krzywd, które nas spotkało. Włączył całą roślinę. Bo dokładnie, właśnie to chciałem powiedzieć. No, stworzyliśmy jako państwo polskie, mamy jedyną na świecie własną definicję marihuany, która mówi o tym, że marihuaną
jest cała roślina nadziemna, część rośliny, tak? No, dobrze, może... że korzeń też nie jest. Tak. Ale powiedziałem, że gdyby on był jeszcze jedną kadencję, to by jeszcze to dokoptował. Więc no, my mamy własną deficyt, to trzeba odkręcić, tak? Że no, marihuana w rzeczywistości to jest kwiat, a nie łodyga. Więc no, to jest oczywiście dla ułatwienia pracy policji, dla zgnębienia jeszcze po prostu w jego opinii narkomanów, tak? Bo on nienawidzi narkomanów, bo Ziobro sobie zrobił w ogóle karierę polityczną na byciu antymarihuanowcem. To jest człowiek, który kiedyś nic nie znaczył i on na byciu antymarihuanowcem, jakbyście sobie zajrzeli wstecz lata 90., początki 2000 do 2010, to on robił sobie karierę na byciu antymarihuanistą. Razem z Cymańskim, razem z innymi Kaczyńskimi i tak dalej. To na tym wyrosło wszystko. I on chętnie by to jeszcze tam dociskał sznurek. Pamiętasz, jak na korytarzach sejmowym zacierał sobie rączki, jak nas tak, widział, że będzie nas wsadzał do więzień, że już szykuje się nam. Jest to nagrane, jest to nagrane. No, więc no, gość, który no, zniszczył ten wymiar sprawiedliwości. I teraz trzeba go naprawiać. I teraz nam grozi za... I teraz, słuchajcie, jest taka opcja, że za jedną roślinę od razu wszyscy startują jako zbrodnia, ponieważ to waży dużo, ta jedna roślina. No ale na szczęście no, nie są głupie, no, jeżeli argumentujemy, że nie może to być duża ilość, ponieważ no, nie można uprawiać mniejszej ilości niż jedna roślina, tak? No, no ale no, no jest jak jest. Niestety. No więc, więc co, czyli u nas tylko albo aż depenalizacja, prawda? No tak, myślę, że od tego się zacznie. Myślę, że od tego się zacznie, że w tej drugiej połowie kadencji, no chyba, że rzeczywiście jakoś będziemy mieli dużo więcej do powiedzenia i społeczeństwo zresztą, no społeczeństwo jest mega no bo właśnie, za nasze polskie. No właśnie, jak tam sondaże? Że no 73% Polaków jest za zaprzestaniem karania, za posiadanie, to jest duży skok w porównaniu do 4 lat temu, jak robiliśmy badania 4 lata temu, to było 63%, to jest 10% w 4 lata, to jest bardzo dużo. Niestety nie stać nas było na to, żeby zrobić więcej pytań, czyli na przykład pytanie o legalizację, bo 4 lata temu chyba było niecałe 30%. Podejrzewam, że też parę procent urosło. Na pewno. Więc no to społeczeństwo też się zmienia, mentalność się zmienia, prohibicja w głowie Polaków umiera, a co za tym idzie, prawo staje się martwe powoli. Więc no, jeżeli politycy nie usłyszą głosu społeczeństwa, u nas w Polsce często bywa tak, że no nie słyszą. U nas jest problem taki, że politycy wiedzą lepiej, co chce naród. Ale jeżeli nie wezmą tego pod uwagę, no to naprawdę no, to nie są nasi przedstawiciele, tak? Bo nie spełniają naszych chęci, tak? Naszych postulatów. Polacy, skoro 74% Polaków jest za zaprzestaniem karania, a politycy dalej idą wbrew narodowi, no to powinniśmy ich wywalić z tego Sejmu, no bo nie spełniają naszych oczekiwań, tak? A co powiesz o głosach, bo od razu, gdy mowa o legalizacji albo depenalizacji marihuany, od razu pojawiają się i w mediach, i w ogóle wszędzie głosy psychiatrów, psychologów, którzy mówią o tym, że marihuana może powodować psychozy, może powodować jakieś tam zaburzenia czy coś. No i powiedz mi, jaki masz przekaz do tych ludzi? No tak, psychoterapeuci, psychiatrzy, monarowcy i tak dalej, to jest, oni mają do czynienia z patologią, tak? Czyli z tymi 8, 7, 5, 3% ludzi, którzy rzeczywiście zioło przeszkadza, którzy rzeczywiście nie powinni tego używać i jak najbardziej no, mają rację, tak? Natomiast nie jest to przyczynek do tego, żeby nie legalizować marihuany. To jest wręcz argument za tym, żeby tą marihuanę zalegalizować i żeby wziąć to pod kontrolę wszystko, żeby zacząć finansować badania, żeby edukować ludzi, żeby ci ludzie, którzy nie powinni używać zioła, wiedzieli, że nie powinni go używać. I więc to jest A. Oni mają do czynienia z patologią. Nie mają do czynienia z 93% ludzi, którzy tego zioła używają i do nich się nie zgłaszają. No, i nie mają. Dwa. Nie odkrywają Ameryki w tym momencie, ponieważ działanie zioła i to, że jest psychodelikiem, jest substancją psychotropową, która po prostu aktywnia różne procesy w mózgu,
co powoduje psychozy i tak dalej, no to nie od jest, to tysięcy lat wiadomo, tak, można powiedzieć. Więc oni też nie odkrywają Ameryki w tym, z tym, że to mówią. I owszem, no... jest jak jest i oni mają rację. Ale to nie jest przyczynek do tego, żeby tego nie legalizować. Żeby wsadzać ludzi wręcz do przeciwnie. To, właśnie, dokładnie, żeby wsadzać ludzi z więzienia. No to powinien być problem zdrowotny. Dokładnie, a nie kryminalny. Lekarz się powinien zajmować ludźmi nadużywającymi zioła z powodów zaburzeń bądź chorób. A nie prokurator czy policja, który nic na ten temat nie wie. Tak, no. Dlatego mi się, ja uważam, że w Polsce oprócz depenalizacji czy legalizacji też potrzebna jest naprawdę na szeroką mądra edukacja w telewizji, w mediach głównego nurtu, przekierowana przede wszystkim do niepełnoletnich w mądry sposób i mało tego, najlepiej żeby nie mówili tego rodzice czy osoby starsze, tylko ich rówieśnicy. Dokładnie. Albo ludzie, którym oni ufają, czyli muzycy, nie wiem, raperzy, wiesz, czy my, aktywiści, wiesz, czy koledzy ze szkoły. No, na tej zasadzie. Wtedy ma to sens. Jak będzie mówił rodzic, czy osoba starsza, czy tam jakiś nauczyciel, czy ktoś, no to nie będziemy tego przekazu. No i przede wszystkim musi to być ugruntowane na prawdzie i merytoryce odpowiedniej. Co chętnie byśmy też mogli przeprowadzić takie kampanie, gdybyśmy mieli na to pieniądze i możliwości. Kiedyś przeprowadzałem coś takiego w tym liceum ogólnokształcącym w Nowej Rudzie. No mieliśmy takie epizody różne, że... Kilka fajnych było takich właśnie spotkań edukacyjnych. No ale no to jest, wiesz, no to trzeba byłoby na szeroką skalę, tak. na ogólnopolską skalę coś takiego przeprowadzić. Tak, dokładnie. I wtedy to miałoby to sens. Bo ja widzę, że no, ludzie naprawdę mało wiedzą, mimo wszystko mało wiedzą o marihuanie. No tak, tak, oczywiście. No i co, no spotykamy się w Sejmie teraz, nasza następna, jakby, nasz następny cel. I tam będziemy z kamerą i zobaczymy, co uda nam się dobrać w temacie depenalizacji w Polsce, prawda? No zobaczymy. Dobra, to trzymajcie się i do usłyszenia już wkrótce, mam nadzieję. Cześć, trzymajcie się, dzięki. Naprawdę tego warty. Garcia, zioło, trafunia jak boli. Jeden rząd.